Witam, witam na kanale CryptoBros. Dzisiaj szybka aktualizacja, co się dzieje w świecie kryptowalut. Ukraina umożliwia deponowanie pieniędzy na potrzeby wojny w postaci kryptowalut. Dzięki temu wiele osób z naszego ekosystemu wysyła tą kasiorkę dla Ukraińców, żeby udało się im bardziej, lepiej i skuteczniej bronić przeciwko najeźdźcom, jakim jest właśnie Rosja. Już chyba cały świat jest przeciwko Rosji. I bardzo dobrze, bo to, co Rosjanie wyprawiają, nie powinno dziać się w naszym XXI wieku. Oni mordują ludzi, każą kobietom rodzić w piwnicach, każą niszczą im szpitale. No to, co się dzieje, to jest coś nie do pomyślenia. Putinowi chyba naprawdę odwaliło, więc dobrze jest, dobrze się dzieje, że cały świat jest przeciwko Rosji, że firmy się wycofują i będą niszczyć tą ekonomię Rosji, żeby zmusić ich do wycofania wojsk. Kolejna informacja. Electric Capital. Jeden fundusz krypto wznosi 1 miliard dolarów dla stworzenia dwóch funduszy, które będą inwestować w krypto. Dlatego nie przejmujemy się, co się dzieje z cenami, bo kasiorka cały czas płynie w stronę kryptowalut i projektów z krypto. Korea Południowa inwestuje 187 milionów, żeby stworzyć swój własny narodowy, rządowy metaverse. Pewnie będzie używany, żeby załatwiać jakieś sprawy państwowe. No ale co z tego wyjdzie, tak naprawdę jeszcze nikt nie wie. Fakt faktem jest, że nawet kraj wchodzi w metaversy. Luna, fundacja Luny wznosi 1 miliard dolarów, bodajże po cenie 51 dolarów za token Luny. Dlatego Luna elegancko rośnie nam w górę. Będą oni tworzyć rezerwę dla UST, czyli to jest zdecentralizowanego dolara Luny, rezerwę w postaci Bitcoina. No lepszej rezerwy chyba Luna sobie stworzyć nie mogła. Będzie to również instytucja, która będzie trzymała bardzo dużo, jedną z większych ilości Bitcoina na świecie, bodajże będą w pierwszej dziesiątce. Także no tego się nie spodziewaliśmy. Ważne, że jesteśmy inwestorami z Luną. Jak nas śledzicie, to zawsze mówimy o Lunie i tych głównych blockchainach, także dobrze się dzieje. No wiadomo, jak wspieramy dobre drużyny, one zawsze wpadną na jakieś genialne pomysły i stworzą nowe zastosowania dla tokenu. I kolejna informacja to taka, że na Beethovenie możecie już dostarczyć płynności dla tokenu Beethoven plus token Solid, a token Solid to jest token od Andre Kronie i płacą bodajże od między 600 a 700, o 592%, jeżeli taką płynność dostarczycie. Pozdrawiamy.